Halo, halo, no siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z TFT setu siódmego. Zapraszam. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy już na karuzelce. Spójrzcie na to, spójrzcie na to. Wreszcie mamy set siódmy. To jest oczywiście PB, gdyby ktoś pytał. Dlatego ping może być troszeczkę wyższy oraz mogą występować jakieś błędy. Typu wiem, że na pewno nie wyświetlały się wszystkie opisy danych cech, ale ja postaram się wam po prostu to wytłumaczyć, co nie? Ja mam tutaj małą ściągę, także w razie czego będę wam wszystko mówił. No, właśnie jak tam mogliście zauważyć, no to na przykład ten nefrytowy tutaj się nie pokazuje, nie pokazuje nam w ogóle co to daje, co nie? Ale jeżeli oglądaliście też omówienie wszystkich zmian w nowym secie, no to też powinniście mniej więcej kojarzyć, bo wszystkie cechy tam zostały wytłumaczone. Jeżeli nie oglądaliście, no to odsyłam do tego filmu. No i co? Uczymy się tutaj troszeczkę grania w to nowe TFT. To jest moja chyba, ja wiem, z druga, trzecia gra tutaj na PBE. Też bardzo duże kolejki są, żeby wejść na serwer, także... Także no mówię, jest ciężko. No i co byśmy chcieli tutaj zagrać? Słuchajcie, mamy jakiegoś kanoniera, mamy tego nefrytowego tutaj. A tutaj mamy... Jona, mamy też Tristanę, zobaczcie, ona jest kanonierem, to w sumie można by było taką dorzucić. Jest kolejny Twitch i jest też kolejna Senna. Możemy wziąć sobie tutaj tego Heimerka, on jest trenerem i patrzcie to, patrzcie, mamy tutaj już kanoniera aktywowanego, tutaj możemy mieć też strażnika, ale moi drodzy, jeżeli wrzucimy sobie tego Heimerka, no to będziemy mieli już trenera, a trener powoduje, że mamy taką, taką żabkę, którą karmimy z rundy na rundę po prostu i ona się zwiększa aż do czwartego poziomu, może ona urosnąć. No i proszę bardzo, wybieramy pierwszy augment i co my tutaj mamy? Korona wojownika, improwizowana zbroja lub kosteczki. W sumie kosteczki byłyby spoko. Możemy oczywiście augmenty rolować, jak widzicie tutaj mamy taki przycisk na dole, ale wiecie co, ja chyba sobie wezmę kosteczki po prostu, sprzyjające szczęścia, co nie? To się wydaje całkiem niezłe. Upatrzcie, i mamy kolejną Tristanę. Dobra. Możemy dorzucić sobie... To niech ta żaba już tutaj rośnie, bo im wcześniej to aktywujemy, tym oczywiście lepiej. Sunfire Cape'a możemy zrobić. Koło będziemy chcieli tutaj grać jako carry. To jest oczywiście wszystko testowanie, ja tutaj mało jeszcze wiem na temat tego całego setu i prosiłbym po prostu też o wyrozumiałość, jeżeli wiecie, jeżeli wy to oglądacie, troszeczkę bardziej się już znacie, no to musicie mi wybaczyć, bo ja tu się dopiero uczę, to jest moje naprawdę jedno z niewielu podejść do tego nowego setu. No i dobra, mamy kanoniera, mamy trenera. Trener, jak mówiłem, daje nam tą żabkę, która z rozwojem gry będzie cały czas rosła. Kanonier daje nam coś takiego, że chyba co... Czekajcie, wiecie co? Ja sobie tutaj spojrzę na ściągę. Każdy co piąty, dokładnie, tak jak myślałem, każdy co piąty atak powoduje, że strzelamy sobie taką jakby kulą, nie wiem jak to powiedzieć, która zadaje dodatkowe obrażenia i oczywiście te obrażenia są zależne od tego, ile po prostu mamy tych kanonierów w teamie, co nie? Aktualnie mamy dwóch i tak się zastanawiam, co jeszcze moglibyśmy tutaj zrobić. Możemy dołożyć sobie kanoniera, to jest na pewno fajne, bo mamy tutaj tego Hakarima. Hakarim jest postacią w ogóle czwartego tieru i wydropił nam teraz na 2%, także on powinien tutaj bardzo ładnie nam tankować to early. Tym bardziej, że ma tego Sunfire Cape'a zeslamowanego, to naprawdę jest dość mocny frontlane, jeszcze plus ta żaba tutaj mu pomaga. Kanonier, oczywiście, jeżeli nie wiecie, to jest coś takiego, że te jednostki mają dodatkowy pancerz i tak szarżują jakby do przodu na swoich przeciwników i wtedy, gdy szarżują, mają ten pancerz zwiększony.
No i dobra, w ogóle ta żaba, jak widzicie, ci trenerzy tutaj ją karmią, takie ciasteczka tam do niej wlatują i dzięki temu ta żaba będzie się upgrade'owała. No i dobra, wydropiła nam też tutaj Jinx, która jest kolejnym kanonierem, jest też dodatkowo festynowym i mamy też tam Kencha, który również jest festynowym, de facto moglibyśmy niby to dołożyć, ale jak na razie no z tym poczekamy, bo nie ma miejsca, trzeba też podrobić troszeczkę ekonomii. Festynowi dają coś takiego, że co każde użycie umiejętności nasze festynowe postacie wystrzeliwują taką fajerwerkę, która oczywiście zadaje też dodatkowy damage. Możecie tutaj właśnie zobaczyć, jak oni używają umiejętności, to że tam leci taka fajerwerka. No i dobra, co my byśmy stąd chcieli? Ja nie wiem w ogóle, jakie itemy grać, ale tak sobie myślę, że może byśmy zagrali jakiegoś typowego Infinity Edge'a na tą Tristankę. I mieczyk zabrany, cholerka. To moglibyśmy niby też zrobić Last Whispera. Co wy na to, taki Last Whisper do damage'a? Byłby spoko, co? No i gościu nam zabrał, ja pierdziulę, dobra. Weźmy kolejną, może rękawiczkę. Wydaje mi się, że też fajnym rozwiązaniem byłoby na pewno zagranie jakiegoś Ginzo na niej. Ale to zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj gierka się potoczy i co w ogóle dostaniemy. Dobra. Czyli co? Następne, co będziemy chcieli dołożyć, to będzie pewnie ta Jinx. Żeby mieć tutaj trzeciego kanoniera. Frontlane mamy całkiem niezły, jeszcze ta żabcia niech się niedługo zupgrade'uje na drugi level, to by było naprawdę super. Przypominam, ona może mieć pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty level. O proszę bardzo, tutaj też ktoś gra żabę. One tutaj się biją, zieją ogniem. Taka żabka, ona jest dobra na frontlane, bo ona ma... Ona dostaje jakby HP i AD. AD, ona po prostu zieje chyba takim ogniem i dzięki temu właśnie zadaje ten AP damage. I proszę bardzo, wygraliśmy tutaj, nie spodziewałem się, myślałem, że tutaj przegramy, ale proszę bardzo, udało się jednak. I przydałyby się jakieś upgrade'y, no kurczę, mamy tutaj naprawdę low levelowe postacie, a nie mamy... Kurde, patrzcie, nie mamy żadnych dwójek, ty... Żadnych dwójek, ależ masakra. No dobra, ale wiecie co, my na razie chyba tutaj sobie poczekamy i polecimy do następnej rundy. Chociaż wiecie co, patrzcie, mamy tutaj, może użyjmy sobie tego, proszę bardzo, dostaliśmy sobie trzy senny. Jakieś Jinx, upgrade'owaliśmy sobie co nieco. Wiecie czemu tego użyłem? Bo się po prostu bałem, że zaraz przegram. Mamy 4 win streaka. Tutaj była duża szansa na tych kanonierów, bo to są w większości naprawdę low levelowe postacie, tam jedynki, dwójki. A po prostu chciałem utrzymać win streak, co nie? Chciałem utrzymać win streak, dlatego sobie zużyłem jedną kosteczkę. Ale myślę, że to jest dość spoko rozwiązanie, no bo w tym momencie mamy 20 golda, 5 win streaka, 100 HP. Naprawdę fajnie to wygląda. Dobra. I co my byśmy jeszcze tutaj chcieli zrobić? Są dwie Sedżu, to jest fajne. Na pewno warto sobie to zupgrade'ować dla lepszego tutaj jakby, żeby dłużej stali tutaj na tym frontlane'ie. Mamy też tutaj dwie postacie ze skrzydło gniewu, z taką umiejętnością, znaczy z taką cechą jakby. Tylko nie wiem, czy my tutaj znajdziemy kogoś takiego do dostawienia, kto by pasował po prostu do tej kompozycji. Dobra, mamy Infinity Edge, mamy również Needles, który mógłby nam posłużyć do zrobienia właśnie Ginzo. Ale jeszcze moglibyśmy zrobić... Co byśmy mogli jeszcze zrobić? Last Whispera. To by było też naprawdę super.
No i dobra, a jeżeli byście się mnie zapytali, bo można mieć jakby trzech trenerów i co wtedy daje tych trzech trenerów, skoro dwóch jakby tutaj już nam aktywuje żabę. Trzech trenerów po prostu robi coś takiego, że nasza żaba zadaje z tej swojej umiejętności podwójny damage. Tak jest, jeżeli się nie mylę, to jest podwójny damage. No i dobra, co tutaj ludzie grają? Jacyś gwiezdni. Tych gwiezdnych na pewno też bym chciał sobie spróbować. I patrzcie, w ogóle co jest ciekawe, zaraz będzie etap 3-2 i już wybieramy kolejne wzmocnienie. Także bardzo szybko. Bardzo szybko sobie wybieramy to wzmocnienie i fajnie. Tutaj gierka na pewno nam troszeczkę przyspiesza. I powiem wam szczerze, że naprawdę dobrze sobie radzimy tym teamem. Kurczę, no ten damage tej bomby, tych kanonierów, to fajny jest. Ale co ciekawe, Senna najwięcej damage'a. Kumacie to? Senna bez itemów najwięcej damage'a. Znaczy no, w sumie Tristana ma pierwszy level, także okej. Dobra, i co my tutaj mamy? Leksy jak piórko, znamy. Wszystkie wzmocnienia w sumie znamy. Wszystkie tutaj... wiemy jak działają, bo są z poprzedniego tego. Zresetujmy sobie może. Wyniesienie albo słaby punkt. Rękawic złodzieja na pewno nie chcemy. Słaby punkt sobie weźmy. Patrzcie, jest kolejny Hekalim. O kurcze. No trzeba go wziąć. Jakbyśmy go tutaj wbili na dwójkę, no to by było mega, mega mocne. Ale marne są na to szanse. Dobra, mamy trzech kanonierów. Co to? 240% obrażeń do ataku zadaje ta dodatkowa kula. Co nie? Co 5 autoataków leci kula, która zadaje 240% damage'a, który normalnie zadałby ten autoatak. Także naprawdę fajne to jest. I mega mocne, jak sobie teraz tak to uświadomiłem. Kurde, naprawdę, powiem wam, że... no zresztą zobaczcie, 100 HP mamy. Ty, w ogóle patrzcie, trzech gości sobie wzięło ten, jakby to, uleczenie. Ale jaja, nawet nie zauważyłem, teraz tak patrzę, że kurde, ja ani razu nie przegrałem w tej grze, a jestem na czwartym miejscu. Ale to w sumie dobrze, może na karuzelce będziemy szybciej wybierać, fajnie by było. Dobra, moi drodzy, jeszcze wiem, że to nie wstęp, ale zapomniałem wam powiedzieć. Możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No to tutaj właśnie będziecie mogli uczyć się razem ze mną tego całego TFT nowego setu. I postaram się dla was robić jak najwięcej właśnie kontentu z nowego setu już. Patrzcie co za roleczka, tutaj sobie użyłem, użyłem sobie tego, mówcie mi szybko jak to się nazywa, kosteczki co nie i mamy Korkiego, ja sobie zmienię chyba tutaj tą Tristanę na Korkiego, tak myślę, że on będzie na pewno lepszym carry, co nie, a nie chcemy robić tutaj jakiegoś high rolla na tym szóstym levelu, żeby robić trójki raczej. No, także wracając, nie? Mówię. Możecie tutaj właśnie znaleźć dużo kontentu z nowego TFT, także jeżeli nie subskrybujecie, to polecam to zrobić. Możecie też zostawić jakiś komentarz. Jeżeli chcecie zostać wspierającym, no to info macie w opisie tego filmu oraz link. No i dobra, tyle z informacji dookoła kanałowych. Teraz słuchajcie, zależałoby mi na łuku. Tak jest, najbardziej chciałbym łuk wziąć. No albo coś pod tanka, nie? Innej opcji tutaj nie ma. A czykolwiek są dwa łuki. Są dwa łuki. Dobra, już jest tylko jeden, ale on idzie do nas, także my sobie tutaj bez problemu go wyciągniemy. Nice, mamy to. No i kurczę, moi drodzy, w ogóle tak się jaram tym nowym setem. No, masakra. Tyle czekałem na niego. Ty, patrzcie, kolejny Korki. Ależ my mamy tutaj farta do tych czwórek. Tej. Dobra, mamy trzech trenerów. Obawiam się, że możemy teraz mieć... Nie no, mamy słaby frontlane, mamy bardzo słaby frontlane. Mamy tylko tą żabę na frontlane. O kurcze.
No ale trudno, trudno. W sensie możemy tylko tego tam kęcza później sobie dostawić. Dzięki czemu aktywujemy sobie trzeciego festynowego. To by też na pewno wzmocniło nasz damage. No i wzmocniło przede wszystkim frontlane, co nie? No i właśnie, nasz frontlane już nie żyje. Czy my to w ogóle wygramy? Oj, coś słabo to widzę. Nie no, na pewno to przegramy. Kurczę, masakra. No szkoda, szkoda. Ale można było się tego spodziewać, co nie? Poświęciliśmy dla tych kanonierów i trenerów po prostu ten nasz frontlane. Może to nie była dobra decyzja? Kurczę, nie wiem w sumie. No ale kurczę, ten kanonier teraz to on jest mega mocny. W sensie na czterech to dużo daje. Dobra, i wreszcie nam się żaba zupgrade'owała. Kurczę, tyle czekałem na nią. Uuu, patrzcie ile Jinx! Liczyłem tutaj jednak na jakiegoś Korkensa. Ale no dobra, może być i Jinx, co nie? W sumie brakuje nam jeszcze trzech i będziemy mieli ją na trzecim levelu. A może ją by tak pod... Oj, no mogliśmy w sumie poczekać z wyborem tego naszego carry i zagrać po prostu jednostkę, która będzie miała najszybciej trójkę bitą, co nie? Dobra. I festynowy na następnym poziomie da nam 200 punktów obrażeń magicznych. W sensie ta fajerwerka, która będzie leciała, będzie zadawała 200 punktów obrażeń magicznych. Także to też jest bardzo fajne. O, wygramy to, proszę. Nice, wygraliśmy to. I gościu w ogóle tam miał emblemat festynowego, ale fajnie w ogóle trafił. Też tutaj gra coś podobnego do nas. Znaczy, tak wiecie, powiedzmy podobnego. Zamysł jest podobny, o, w ten sposób. Dobra, możemy już bić sobie level. Dorzućmy sobie tego tam kęcza, dzięki czemu mamy już aktywowanych trzech festynowych. No i tak to wygląda, czterech kanonierów, trzech trenerów, trzech festynowych. No i w sumie całkiem w porządku to działa, nie? 86 HP na naszym koncie. Zobaczmy jeszcze, jakie itemki nam tutaj dropną. Zastanawiam się, co byśmy mogli w ogóle zagrać jeszcze tutaj na tego Korkiego. Ajajaj, jednostki tutaj raczej nieprzydatne. Dobra, jest Tristana na dwójkę, jest Senna, tam Kench. I co? I czy my chcemy rolować, czy chcemy wbijać level? To jest pytanie, dobre. No bo z jednej strony, kurczę, kuszą te tutaj Senny i Jinx. Z drugiej strony kusi również Korki na drugi level. I chyba ku temu się będę bardziej skłaniał. Poza tym chciałbym dołożyć jakiegoś osiłka tutaj może. W sumie tak myślę, że osiłek mógłby fajnie działać razem z tym tam kęczem. I żabą. No bo to będzie wzmocniony frontlane, a w tym czasie nasi kanonierzy... Ja pierdziele, patrzcie w ogóle jaka to jest bomba. Wow. Jak oni niszczą. Oj, moi drodzy. To w nowym secie może być naprawdę mocny build. Oj, bardzo mocny build. A jeszcze jakby tutaj jakiegoś kanoniera dostać, w sensie emblemacik. Uuu, i pięciu? Yeah. No ale kto wie, w sumie zaraz mamy do wyboru ostatnie wzmocnienie w tej grze, także zobaczmy, może to dropnie. Nie wiem, nie wiem. I uwaga. Bohaterowie na twojej ławce na stałe otrzymują 7 punktów obrażeń do ataku i mocy umiejętności co rundę aż do 28. Wow, ej, to jest mocne. Tylko szkoda, że teraz dopiero. Jakby to dropnęło mi na początku, od razu bym to brał. To wzmocnienie na early game jest super mocne. Ale weźmy sobie astralne błogosławieństwo. Przynajmniej będziemy mieli jakieś tutaj leczonko. No i dobra, tyle. Dajemy w level i lecimy do kolejnej rundy. No dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie i proszę bardzo, Olaf na frontlane, spójrzcie na niego. Powrócił nasz stary Olaf, ale niestety wydaje mi się, że nie jest już aż tak mocny jak poprzednio. No i dobra, nasz frontlane jeszcze jakoś sobie radzi, żaba jeszcze stoi, oj, już padła. I czy my sobie poradzimy? O, fajnie, że ten stun wszedł od Jinx. Dawaj korki, korki, korki. Ja pierdzielę, to jest Leona? Ależ ona jest tankiem potężnym. Ale dobra, mimo wszystko się udało. Korki 3500 damage'a.
Naprawdę, moi drodzy, kanonierzy są spoko. Dobra, Lulu na dwójeczkę wjeżdża. Lulu wjeżdża na dwójeczkę. Co my jeszcze tutaj możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Zobaczcie. Haha, dwie żaby. Dobra, i koło my tutaj mamy? To są, moi drodzy, gwiezdni. Tak jest. Gościu tutaj gra gwiezdnych i tak samo jak mówiłem w omówieniu zmian, właśnie w nowym secie, omówieniu nowości w sumie, bo to się nic nie zmienia tu. To po prostu się wszystko nowe robi. No to mówiłem, że bardzo łatwo jest tych gwiezdnych robić na trójeczki. Jak widzicie tutaj, gościu, dużo trójek, ale nasi kanonierzy no, są po prostu nie do zabicia, nie? Są przepotężni, są po prostu mocarni, tak jest. Naprawdę mocny teamek, tak przypadkowo mi wyszedł. Fajne to jest, dobra. Mamy karuzelę, co byśmy chcieli z karuzelki? Ja pierdzielę, nie mam pojęcia. No moglibyśmy, nie wiem, jakiś... W sumie nie wiem, co byśmy mogli chcieć. A może łuk byśmy wzięli? Łuk i zrobili tego, to ginzo, chociaż nie, na Korkiego ginzo nie, słaby będzie. Ale weźmy ten łuk. Bo łuk możemy na przykład, możemy zrobić z łuku Giant Slayera chociażby. I proszę bardzo, żaba zrobiła się złota, zobaczcie, wyrosły jej już skrzydła. I ile ona ma HP? 1720, dobra. Okej. No fajna żabula, co? Mówię, jak tych trenerów macie tam na początku i kanonierów, to ojojoj, wchodźcie w to. Aczkolwiek, moi drodzy, jeszcze chciałbym wspomnieć, patrzcie, tutaj w ogóle Shivana nam dropnęła i ona nam daje plus 3 do skrzydło gniewu, ale my tego nie gramy, także raczej nam się to nie przyda, chociaż możemy ją wziąć, bo smoki są mocne, raczej będziemy ją wymieniać, ale no możemy sobie ją tutaj zgarnąć, co nie? Ona nam tutaj aktywuje to. Ale tak jak mówię, niekoniecznie będziemy ją grać, raczej to będzie wymiana, tak przynajmniej mi się wydaje. O czym ja mówiłem? Kurczę, zapomniałem, coś miałem, jakiś wątek i Shivana mi tutaj weszła. A, już wiem. Jakby co, gdyby set już wyszedł oficjalnie na serwery, to pamiętajcie o tym, żeby nie sugerować się aż tak tym, co ja tutaj teraz gram, ponieważ to jest PBE i to jest chyba, to jest w ogóle pierwszy dzień PBE, także tutaj naprawdę może się bardzo, bardzo dużo zmienić. Tutaj praktycznie codziennie wchodzą zmiany i zmieniają się jakby różne wartości, różnych cech, statystyki i tak dalej, także tylko tak wspominam, że to, co ja tutaj gram, ono to mogło być dobre wcześniej tam na PBE, co nie? Teraz może już być zupełnie inaczej. I proszę bardzo, Shivana odpalona. Jak widzieliście, przeleciała sobie przez mapę, zieje ogniem. Ty, ale ona dobrze tutaj działa. Ja pierdzielę, fajna jest. A kto tu jest jeszcze skrzydłem gniewu? Skrzydłem gniewu jest chyba Senna jeszcze, co? Tak jest, Senna jest skrzydłem gniewu. I proszę bardzo, spotykamy się ze smokiem i możemy rolować sobie itemy, moi drodzy. Ja bym poszukał sobie miecza, tak jak mówiłem, wiecie. Za jeden golda możemy sobie tutaj odświeżać i bez problemu, o tu dużo golda, ale... O dobra, jest krwiopijec, jest mieczyk, dobra, to możemy sobie wziąć. I troszeczkę golda też wpadło. No i tak właśnie wygląda spotkanie ze smokiem. Etap 4-7, przychodzi sobie smok. I po prostu daje ci itemy, co nie? Fajna sprawa. Słoneczna peleryna. Tutaj nie ma nic napisane, że można mieć tylko jedną, ale mi się wydaje, że to jest po prostu błąd na PB i dlatego nie ma tego napisane. I normalnie nam to spadnie. Także może nie róbmy tego itemu. I powiem wam szczerze, że... Kurczę, mamy tutaj barda. Nie moglibyśmy go wziąć. Ojejku, ale teraz jej nie wstawimy. Dobra. Trudno. A to jest w ogóle... Myślałem, że to już będzie walka, a tutaj jednak nie. Dobra, nieważne.
Wbijmy sobie level. Dostawmy sobie tego smoka. Proszę bardzo. I przydałby się jeszcze jakiś szepczący. Żeby tutaj... Tutaj wzmocnić ten cały nasz team. Dobra. Te itemy dajmy sobie tutaj. I kurczę, nie wiem co z tymi trzema itemami tutaj. No bo co, Morello byśmy mogli zrobić? No nie wiem, zobaczymy. A co dają nam szepty? Szepty, moi drodzy, dają nam, że obrażenia przez nich zadawane pomniejszają wrogów, zmniejszają ich wartość pancerza i odporności na magię o 40% na 6 sekund. To dają nam szepczący, także w sumie fajnie mieć coś takiego w teamie, aczkolwiek jeszcze tutaj będziemy kombinowali, jeszcze może coś tutaj innego nam się trafi. Patrzcie, jest Aoshin, który... Przecież nie, patrzcie, tutaj mamy kolejnego Syphena, musimy go wziąć. I bardzo fajnie by było wbić go na dwójkę, co nie? Naprawdę mega dobrze by było wbić go na drugi level. Dajmy już mu to Morello, kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy on dobrze z tego skorzysta, czy nie, pod co go się buduje, ale mam takie rzeczy tutaj, to niech one się nie marnują po prostu. No i dostawiłem sobie oczywiście też Eliskę dla tego szepczącego, ale tutaj jest Sylas, moi drodzy, który o wiele lepiej będzie pasował do tej kompozycji, ponieważ jest szepczącym oraz osiłkiem. A kto jest osiłkiem jeszcze? Osiłkiem jest chyba właśnie ten smok nasz. Ten Syphen. Ja pierdzielę, moi drodzy, ależ to jest superowa kompozycja. Haha, kurde. Ej, fajnie, fajnie. W końcu mi wyszła jakaś gierka, kurczę. Na tym PB. No i co? 4 kanonier, 3 trener, smok szepczący, znaczy oczywiście 4 szepczących, 2 festynowych. No i miejmy nadzieję, że ten Syphen tutaj wejdzie na dwójkę. Jeszcze dostawimy sobie tutaj osiłka i w sumie by brakowało nam jeszcze jednego maga. Także gdybyśmy dostali emblemat jakiś, uja, aż to by było dobre, ja pierdzielę. I proszę bardzo, żaba zrobiła się na 4 gwiazdki, ma 2200 HP. No nie jest to w sumie dużo. O kurcze, ale teraz Syphen ma dużo HP, patrzcie na niego. No, wygląda na dość mocnego. Te smoki właśnie są takie. One kosztują swoje, ale moim zdaniem warto je mieć w tych drużynach. Tym bardziej, że taki Syphen daje nam plus 3 do tych szepczących, także to jest naprawdę fajne. O ja, 2 soraki. Kurde, to też by było dosyć mocne, bo Soraka nas leczy. Leczy nas jakby za prawdziwe HP, co nie? Czyli mamy teraz 79 i ona by nas tam później leczyła. Dobra, ale my tutaj wygrywamy. Żaba tutaj bardzo fajnie sobie poradziła. Ładnie ustała. I też troszeczkę damage'a wbiła. Jak tutaj gwiezdni sobie radzą? Gwiezdni, moi drodzy, wygrają. A na co on gra? Na nefrytowych. No i to jest eliminacja, moi drodzy. To jest eliminacja. Zostaje nas 6. Lecimy na karuzelkę. Ty patrzcie, tutaj też jest Soraka, gdybym wziął tamte 2. U, jest emblemat maga. O Jezu, jak ja bym to chciał. No nie. A, masakra. A co byśmy innego mogli chcieć? Nie wiem, coś na tanka? Albo co? Nie wiem, co my. No weźmy tego Barda tutaj. Bard ma całkiem w porządku item, a tym bardziej, że jest legendarną jednostką, to sobie go sprzedamy. Dobra, mamy tego Xion Yu, ale potrzebujemy Syphena. A czy takiego tutaj znajdziemy? Jest Deja, jakieś Aoshiny, Aurelion Sole, Soraka znowu. Dobra, jest, fajnie. Jest Syphen, będzie na następnej rundzie, na drugim levelu. Jest też Sylas. To kurczę, nie wiem, czy ten sklepik nie... Nie wiem, czy tego sklepiku nie potrzymamy przez 2 rundy po prostu, żeby również wziąć sobie tutaj tego Sylasa.
Bard w ogóle ma bardzo fajną umiejętność, jak widzieliście, on daje takiego jakby ultimate'a, przez co unieruchamia nasze jednostki. No bardzo fajne. Bardzo fajne ogólnie, jeżeli chodzi o jednostkę, co nie? O jakby jej działanie. Mega dużo wprowadza do gry. No bo dostajesz stuna praktycznie... No nie, jednego golda mi brakuje. Fuck. Kurde, blacha. No co, bierzemy Sylasa i blokujemy i drugi raz będzie trzymane. No, wracając do tego Barda, no to jakby bardzo dużo on dorzuca, co nie? Ten stun może bardzo dużo zrobić po prostu, o to mi chodziło. Dobra, myślę, że ustawienie jest w miarę w porządku. I zobaczmy, na kogo będziemy teraz grali. Gramy na jakiegoś gościa z Yasuo. Zobaczmy, jak sobie tutaj radzimy damage'owo. Wow, nie, no naprawdę, to jest mocne. Chociaż czekajcie, Olaf jeszcze żyje, ej. Olaf mocniejszy już niż w poprzedniej rundzie. Dobra, pokonany. No i patrzcie, korki 7600 damage'a. Wow, mocarne. I dobra, wjeżdżamy na rundę neutralną, Siphon wjeżdża na drugi level. Bardzo fajnie. I mamy kolejny Redemption, co ciekawe. On tutaj dostał Zephyra, a ten Krwiopijca. Kurczę, Zephyr jest bardzo fajnym itemem. Krwiopijec tamtemu gościowi w sumie też całkiem spoko pasuje, mi się wydaje. Dobra, no to co? Mamy Redemption, także to pójdzie na Sylasa. A nasz Siphon ma w ogóle 3500 zdrowia już na tym drugim levelu. Ojejku, gdybym ja miał jakiś ten Magnetic Remover, żeby ściągnąć itemy z Siphona i dać mu po prostu te itemy z Sylasa, takich zamienić jakby itemowo, co nie? Kurde, no mega bym chciał. Bo on z dwoma Redemption, no ja pierdziula, on by na pewno robił taką robotę. W sensie on by się bardzo dużo leczył, wiecie? Dobra, tutaj mamy 6 gwiezdnych pod Varusa, z tego co widziałem. Że kurczę, tam gościu całkiem nieźle ciśnie. Co ciekawe, on w ogóle przegrywał. A teraz proszę bardzo, jak sobie fajnie radzi. No i zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć trójek na jego bordzie. Z czego nawet jakby postacie trzeciego tieru ma na trójce. Ale nie, no patrzcie, jaka to jest potęga. Ja pierdzielę. Nie no, kanonierzy plus ci fajerwerkowcy. Jak oni się tam nazywali? Festynowi. No to naprawdę mocne. Naprawdę, naprawdę mocne. Dobra, i co? No my tutaj szukamy tylko już Sylasa, co nie? Do upgrade'a. Na dwójeczkę, żeby on tutaj troszeczkę postał. A tutaj mamy wysłanników smoków. Wysłannicy smoków, no to oni mają takie jakby błogosławieństwo. Wybieramy sobie jednostkę, która ma być jakby błogosławiona. On tutaj, jak widzicie, ma Yasuo wybranego. I w sumie nic dziwnego, bo Yasuo to jest legendarka. I wtedy ta postać dostaje dodatkowe HP oraz AP. Tak jest, jeżeli dobrze pamiętam, tak właśnie to działa. I ogólnie też wydaje mi się to być bardzo mocnym teamem. Ale mimo wszystko nasi kanonierzy radzą sobie tutaj lepiej. Dobra, i to jest wygrana. Mamy tutaj zablokowany sklep, także Sylaska sobie zaraz upgrade'ujemy też na dwójkę. I zostajemy, moi drodzy, już tylko sam na sam z tym gościem. Ale gościu tu jeszcze ma 5 skrzydeł gniewu. Ty, jak on by dostał tam jakiś emblemat czy coś, to naprawdę byłoby grubo. No. A on ma... Czekajcie. Czekajcie, ustawmy się. Może go dajmy do środka. Wiem, że on ma dużo HP. Ale dobra. I zróbmy jeszcze coś takiego na wszelki wypadek, gdyby on się chciał Zephyrem ustawić na nas. I on ma 9 level, dobra, także on raczej tych synergii tutaj nie dopnie. Mam przynajmniej nadzieję, że na karuzeli nie będzie miał żadnego emblematu.
Oj, bo wtedy to by było naprawdę mocarne. Kurczę, i ten Yasuo tutaj srogo bije. Naprawdę, moc. Wow, co on wyprawia, ty? To był ultimate jego? No, powiem wam szczerze, potężny damage. Ej, w ogóle to wygląda jakby jakieś slow-mo. Nie? Widzieliście to? No i przegraliśmy, kurde. Tak jak mówiłem, wydaje się to mocne. Jest Zephyr, moi drodzy. I czy... Weźmiemy sobie ten Zephyr. I może to nam troszeczkę pomoże. Fajnie, że nam się to udało wziąć, no bo dzięki temu będziemy mogli podrzucać mu jakąś jednostkę. Najprawdopodobniej będziemy chcieli podrzucać mu tego Yasuo. Wow, ale naprawdę, ta jego kompozycja też bardzo dobra. Nawet szczerze bym się, kurczę, pokusił stwierdzeniem, że jest lepsza niż moja. W sensie przed chwilą przegraliśmy, fakt. Ale no, nie wiem. Kurczę, jakoś tak czuję, że możemy przegrać. Chyba, że tym Zephyrem tutaj go ogramy. I on w ogóle tym swoim Zephyrem nie celuje w nas. Co ciekawe. Chyba to jest jakiś gościu z niższej troszeczkę rangi. I dobra, udało się Yasuo zabić. On bardzo dużo damage'a nam zrobił. Zadał, ale jakoś się udało. I to chyba powinien być win, co? No dokładnie, sam Swain tutaj nic nie zrobi. I gościu ma 17 HP. No mam nadzieję, że to będzie ostatnia runda na niego. Patrzcie, i tutaj jest Yasuo, ten jego. Aczkolwiek on go i tak już ma na drugim. Tak jest, on go już ma na drugim levelu, także nie warto. I dobra. Musimy się tutaj jakoś ustawiać. Dajmy sobie może te jednostki na tą stronę. On przestawił tego Yasuo. Zróbmy może coś takiego tutaj. Chociaż my chyba będziemy podrzucać mu Lee Sina. Co nie? Tak jest, Lee Sina mu Ojej, on jeszcze bardziej się przestawił tym Yasuo. O kurde. No zobaczmy, jak sobie poradzimy. Dobra, czekajcie. Syphon odpalony, bardzo fajnie. Ty! Poszło nam jeszcze lepiej. To tutaj problemem był Lee Sin, a nie ten Yasuo. No i dobra, to jest win. Kurde, moi drodzy, bardzo fajna kompozycja. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z TFT setu 7.